I'm back. And I give you my word, I am never ever going away. Cześć, także macie tutaj oczywiście Damian i no znów wróciłem, niczym The Rock, nigdy was już nie zostawię. Mamy WWE 2K23, gra, która zapowiada się dosyć dobrze po tym, co widziałem. Oczywiście my wchodzimy do trybu My Rise, ponieważ kariera własnym zawodnikiem jara mnie najbardziej. Z tego miejsca podziękowania dla 2K za dostarczenie mi gry w wersji tej najlepszej, żebym już teraz mógł dla was nagrywać. No mamy tutaj 3 sloty i możemy być albo kobietą, albo facetem. No, jako że jestem facetem, to zagram tutaj facetem. Nazywa się to The Lock. Jestem zamknięty w sejfie. Tak to się prezentuje. Napisy bym chciał włączyć, bo kurde, no tutaj gadają o mnie, że jestem przyszłym mistrzem. Motyw jest taki, że nie tworzymy teraz własnej postaci, tylko dostajemy ją od gry. Właśnie dlatego nazywa się to The Lock, bo taka jest moja ksywa. Tam zerkałem przedpremierowo, jak to w ogóle wygląda i zadebiutuję na Raw. No, mam nadzieję, że nie niczym ten cały Veer Mahan, który to był zapowiadany, a jednak tutaj możemy coś zrobić. Więc standardowo, jak za dawnych lat, 10 lat temu, Matko Boska, zróbmy naszą postać. Nie no, taki heavyweight, ja lubię czasami polatać, ale no niech będzie ten high flyer, szybkość itp. Okej, to wybraliśmy i teraz, tak samo jak rok temu, możemy sobie ubrać postać. To jest streetwear? To jest streetwear, okej, no dobra, postawię na streetwear, bo trochę taki John Cena. Zobaczmy, co będę mógł zmienić dalej. Nazwa. Zgadliście, Damian, cyk. Bardzo się cieszę, że w WWE jest Damian Priest, ponieważ dzięki temu moje imię może być zapowiadane. Oleśnica, Warsaw i Wrocław, to przepraszam najmocniej, ale zostaję przy Nowym Jorku. Okej, już myślałem, że nie będę mógł bardziej zmieniać swojej postaci, bo tak pewne elementy należy dopracować. No, jakbym chwilę spędził na dworze, to właśnie taki kolor skóry bym miał. Ja zawsze podziwiam osoby, które potrafią te postacie robić tak od zera, że one kogoś przypominają. No mi to nigdy kompletnie nie wychodziło. No później wgram swoją twarz najwyżej, choć rok temu wgrywałem i nie najlepiej to, kurczę, wyglądało. Kurde, nie wiem, mam taką domyślną fryzurę, a jakoś nigdy jej w grach znaleźć nie mogłem. Ale co, jak się patrzy na te włosy, to jeszcze bardziej doceniam to, co EA zrobiło na tym swoim silniku, bo naprawdę chyba żadne gry nie mają tak dobrych włosów jak między innymi FIFA. No okej, tutaj taki ulizany może być. Dobra, całego wejścia sobie zrobić jeszcze nie mogę, ale na szczęście wróciła opcja z dawnych lat, kiedy to można było dodawać fajerwerki, światła zmieniać itp. Naprawdę fajnie to w tym roku wygląda. W ogóle jestem oburzony, że to zostało usunięte. Ale no wróciło. Wróciło i to najważniejsze. Co na finisher? End of Days, Sharpshooter chyba? No Spira sobie weźmiemy, bo Spira też wcześniej używałem. Wicked Stepsister, jak to wygląda? Niech będzie German Suplex z Lariatem, tak w miarę okej. I tak to później będziemy sobie zmieniać. Dobra, nie będę mógł zmienić tylko typu ciała później, ale jest okej. Naprawdę nie miałbym nic przeciwko, jeśli chodzi o twarz itp. To na luzie będzie można to zmienić. No i jesteśmy tutaj zaklęci, zamknięci w... kurde, sejfie. I panie i panowie, jesteśmy na Raw. I am so close to having this title renamed in my honor. Can you imagine? The Sammy Continental Championship has a nice ring to it, if you ask me. Później włączę angielskie napisy jak coś. And WWE will have no choice but to give in to popular demand and make the change. I have no idea who I'm facing, but it doesn't matter. I am going to beat whoever it is, and you will never, ever see the Intercontinental Championship again. Poczekajcie, tak jest. No mówili o mnie, czas na debiut, panie i panowie. Co za wejście, jest to coś, co zrobiłby z pewnością Vince McMahon. Nie wiem, trochę z Karrionem Crossem mi się to kojarzy. No mam tutaj kłódkę na swoim ciele i oto ja. Mamo, możemy mieć The Rocka w domu. No nie mamy The Rocka, mamy The Locka. Kłódka na szyi. No tak, powiem wam tak, podoba mi się, że jest taki storyline. Nie, że rok temu, że dobra, niby coś tam jest, ale tutaj od razu jesteśmy na Raw, żadnego Performance Center. Są też podłożone głosy, zapowiada się to naprawdę dobrze i niczym Santino Marella debiutujący kiedyś, od razu zaczynamy prawdopodobnie od pojedynku, opas interkontynentalny. No, fajne wejście, jakoś tam kibice na mnie zareagowali. No i tutaj czasami przekażę pas, oczywiście, no obecnie sami w rzeczywistości trochę inne przygody ma niż pas interkontynentalny, ale w naszym My Rise rok temu, z tego co pamiętam, sami też miał pas interkontynentalny i nawet nie wiem, czy mnie nie pokonał, ale to jest nowa historia. Zapominamy o tym, co było, no i muszę rozpocząć combo atak. Ja za bardzo nie pamiętam, jak się to robiło.
Dobra, słuchawki sobie założyłem, żeby cokolwiek słyszeć i niestety nie mogę tutaj wyciszyć komentatorów, będę musiał to zrobić później, to samo się tyczy napisów, ale na razie zaczynamy od po prostu walki, muszę sobie przypomnieć jak się to robiło. No z tego co widzę sterowanie w miarę bez zmian, mam jakieś springboardy, kurde, jeszcze podjarałem. Okej, te tutoriale ciągle mi się będą wyświetlały, ale mam nadzieję, że zaraz to zniknie jak poogarniamy. No powiem tak, za dużo nie oglądałem, zmienił się system pinfalli, ale jeśli chodzi o... Okej, wystarczy X nacisnąć, ale też prawa gałka w górę by zadziałała. Nie oglądałem żadnych filmów prócz takiego pierwszego odcinka na YouTubie, ponieważ chciałem w ogóle zobaczyć jak się zaczyna, ale no nie wiem co mnie czeka dalej i chyba udało mi się wykonać pierwsze combo. Mamy taki Godbuster i co czeka mnie dalej? Jakaś aha, kontra, okej, no to powolutku tutaj gra tak troszeczkę mnie uczy grać i bardzo fajny dropkick. No powiem wam, że imponuje Sami Zayn na samym początku, taki mocny moveset, ja też muszę uważać, żeby nie przegrać. Jeśli chodzi o grafikę, to znaczy przegrać raczej się nie da pierwszej walki. Mam nadzieję, że wyjdę tutaj jako mistrz interkontynentalny. Okej, prawa gałka w górę oczywiście. Na razie z tym za bardzo problemów nie ma. Gorzej jest na wyższym poziomie trudności. I mamy pierwszą kontrę. Tutaj dobrze kolano. Heavy grapple from corner position. Dobra. Ale co on tak z tymi springboardami szaleje? I nawet mu to wyszło. Naprawdę jestem ciekaw, co oni wychminili z tym całym delokiem i w ogóle. Co nas czeka dalej? Proszę, bez kontry teraz Sami. No... Serio? Dobra, zły przycisk klikałem, X-em się robi heavy grapple i czy to jest heluwak? No nie, myślałem, że zabierzemy, ale to też nie to zrobiłem, kurde. Ej, small package, fajnie to wychminił, z tego trzeba natychmiastowo wyjść, luz. Okej, muszę nacisnąć kółko, żeby go złapać i później wykonać heavy grapple. Okej, myślałem, że to się tak od razu robi, czyli kółko i X. Złapany? Aha, dobra, czyli to jest takie dwustopniowe i czy to będzie, panie i panowie, bulldog, taki klasyczek. No i co ja mam teraz zrobić? Taunt, okej? Okay. Jakiś signature czy coś, co teraz robimy? Finisher, dobra, to może najpierw signature, powolutku. German? Jest German i zaraz to połączymy zapewne z lariatem. Tak czy nie? Oj, tak jest, pięknie, no to co? Spróbujmy zakończyć ten pojedynek. Czy zrobimy finishera, czy Sami? Tak łatwo polegnie w moim... Aha... Czyli miałem signature i to mi nie naładowało finishera od razu. Ej, fajne ruchy tutaj są. Co to będzie? Jakaś spinning hurricane rana, cokolwiek. Ej, suicide dive, zablokowane, spokojnie. Okej, mamy już naładowanego finishera. Dobra, sorry, ja wcześniej nie widziałem, który pasek za to odpowiada. Teraz widzę, że mam naładowane F. I zaraz będę mógł to zrobić. Tylko poczekajcie, bo to jest spira, więc odbicie od liny. Spear, klasyczek, lecimy. O jeny, złe wspomnienia z Elimination Chamber dla Samiego. Raz, dwa, panie i panowie, The Lock jest nowym mistrzem interkontynentalnym. On to zrobił w swoim debiucie. Jezu, The Lock, jak mnie to śmieszy po prostu. Ale mamy to, no. Niestety potencjał Samiego został tutaj zablokowany. Uciekam, panie i panowie, z Raw z pasem interkontynentalnym. No, niestety nikt tutaj się nie patrzy na mnie. Ja tu jestem, halo. Chyba mnie trochę zlali. Ale mam film song epicki. Ej! Naprawdę? Ale będzie brawl czy heluwa kick pójdzie? Chwila? Dobra. Kto walczy? W sensie co się dzieje? Czy go zamkniemy w tym? Może być. Szkoda, że nie mamy nad tym kontroli. Fajnie byłoby tak powalczyć, ale i tak bardzo rozbudowana cutscenka. To zawsze szanuję. Dobra. Kij z nim. Zamknięty. Ej. Bałbym się, kurczę. Dla tych, co mają klaustrofobię, to niestety nie najle... Serio? A, Jezu, jak tragicznie wyglądał ten upadek, ale dobra. Nie czepiam się, po prostu się śmieję. Bardzo fajny wstęp, Sami zamknięty, oby ktoś go jednak uratował, bo ja jako wrestler za długo bym, znaczy w ogóle jako człowiek za długo raczej nikt z nas by w czymś takim nie wytrzymał. I tutaj 5 godzin później, okej. Rzadko się cofamy w czasie, ale zobaczmy, co się wydarzyło 5 godzin wcześniej. O, to ja, piękny w koszuli, umyty, uczesany. Kto to? Mnie poznaje po głosie. Shawn Michaels! Yeah, can't wait to get out there. Good. We can't wait either. This has been a long time coming, and you've earned it. Thanks. Hey, what's up with the camera? She's been following me around since I got here. Oh, talent relations didn't tell you? Się chłop zastanawia, po co te kamery. For this documentary thing they're shooting on you. Sorry, I'm terrible with names. It's Kat, right? Yep. Cat with a K. Dokument kręcą, no, jak The Office. Earlier, but when I'm shooting these, I gotta be a fly on the wall. You're going to be seeing a lot of Cat over the next year. Gotta document the rise of the next big thing. The future world champion. The Lock. I've been meaning to talk to you about that whole The Lock thing, by the way. Can I just use the name I've used my entire career? I mean, that's how the rest of the world knows me. Yeah.
But that's not how the WWE Universe knows you. We can't assume they've seen any of your matches before this. I think a lot of people have. Isn't that how WWE found me? Widzieliście, prawda? Look, this is typical for superstars who come up outside the system. WWE likes to put their spin on things, and 99% of the time, it's a huge improvement. Okay, but doesn't the name sound too much like The Rock? O tym mówiłem. It does. Do you mind? Think of this as a new and improved version of yourself. We have a proven track record with this sort of thing. You just need to trust the process. Yes, trust the process. Is that what you're required to say now that you're office? No. Corporate requires me to say and do a lot of things, but that's not one of them. I don't know. It feels restrictive. I just want to be myself. I hear you, but it's not just a nickname. The entire WWE machine is behind this. We have a huge entrance planned with pyro, a championship opportunity, new gear. They're shooting this whole documentary about you. And we got this for you too. Get it? A lock? Is that left over from John Cena's chain gang days? Maybe. Okay. Things worked out okay for him, didn't they? Guess so. I gotta run. No nie obrażę się, jak pójdę w ślady Johna Ciny. Just trust the process and it'll all work out. Because remember, you're the lock. The lock, jeny. Jakby ktoś z dysleksją po prostu kibicował The Rockowi. No dobra, dobra, wierzymy w proces, prawda? O to właśnie chodzi. Wszystko dobrze się dla nas skończyć, inaczej skończyć się nie może. Czy powiem wam tak, jakby cała ta kariera była w takim paradokumentalnym stylu, to nie miałbym nic przeciwko, byłoby chociaż śmiesznie. Okej, John Cena nawiązuje do tego łańcucha, niestety nie zdążyłem przeczytać wszystkich tweetów, ale na razie zapowiada się to obiecująco, jeszcze nie będziemy kończyć, bo tak naprawdę za dużo się nie wydarzyło. Drugi tydzień. Hey! Didn't get the chance to say hi last week. That was a hell of a debut. Thanks, Gabriel. Call me Gabe. Excuse me, Gabe, can you turn to camera and introduce yourself? Seriously? I've been in WWE for 10 years. I think whoever's watching will know who I am. We probably won't use this, but just in case. Fine. I'm Gabriel Slade. 3-time US champion, 2-time intercontinental champ, multi-time tag champion, and all-around good guy. Does that work? Thanks. Anyway, just wanted to welcome you to WWE. I know it can be hard sometimes for people to get acclimated here. It's going okay so far, but yeah, it's a bit of an adjustment since I didn't come up through the Performance Center, or even work the US scene much before this. Okay, well let me give you some quick tips to fit in. Make sure you fist bump and or shake everyone's hand every time you see them. Be willing to give up your first class seat if there are veterans and coach. And never sneeze around the big boss. Never. Well, I don't want to overwhelm you, but if you ever need any help or advice, I got your back. I think I'm good, but thanks. All right. Later, Locke. Call me Champ. Okay, Champ. That was a good dry run. Now, let's do another take without the interruption from the Raw Welcoming Committee. Jeez, no wonder that guy has never really made it. I'm too friendly. I think we got it. I need to go get changed. Zostanę zaatakowany czy nie, bo tak jesteśmy na tym backstage'u. Dobra, dobra, po prostu sobie pogadaliśmy z tym Gabrielem. Zakładam, że on będzie zainteresowany moim mistrzostwem, ale proszę! Okej, okay, tutaj mamy taki napis, że dużo gwiazd później zmienia to, jak się nazywa, prawda? Deacon Batista czy Rocky Maivia. Zakładam, że z czasem będę mógł być po prostu Damianem. Albo i nie, zobaczymy, jak się potoczy moja kariera. Yay! He's a lock! Jesteśmy w WWE, ukończyliśmy początek tutaj. No niestety bez zmian. Trochę mi się marzyło, żeby to zrobili tak bardziej otwarcie. Nie, że mamy takie konkretne miejsca, choć z tego, co widzę... Okej, okay, tak po prostu możemy się obrócić. Chciałbym, żeby to był taki free roam. Wow, aż 4 osoby do wyboru. Ja oczywiście wybiorę Samiego. Dobra, wyciszyłem komentatorów, zmieniłem poziom trudności, włączyłem napisy. To pogadajmy sobie jeszcze z Samim Zainem, prawda? Żeby tak szybko tego nie kończyć. Mamy, to super to wygląda. Sammy, what happened to your neck? Don't get cute with me.
You know exactly what happened. Pewnie, że wiem, co się wydarzyło, co się zrobiłem. I was facing, and as a result, I lost, suffering emotional and physical damages after you assaulted me with that safe. I am going to sue you for everything you're worth. Nie chcę pozwów. W USA to takie. But it doesn't look like you're in any condition to do that. No, I'm not. Thanks to you and your shenanigans. But maybe we can work something out. I won't sue under the following conditions. First, when I'm ready, I get a rematch for my title. And second, you no longer use the safe as part of your entrance, as it will cause further emotional distress. Nie będę używał, spokojnie. Disadvantage. I actually already told management I was done with the safe. Anyway, just let me know when you're ready to lose to me again. I will, but it won't be a loss for me. And in the meantime, I have one other condition to prevent legal action. First, you must face my handpicked opponent, so I can rest up and do some extra scouting. Dobra, no zawalczmy z tym, kogo wybierze mi Sami Zayn. Ej, strój Cody'ego tam w tle jest. Oh, you'll find out in the ring. Not a great feeling when you don't know who you're facing, is it? No fajnie, tutaj Sami powiedział, zaraz zawalczymy z kimś, znaczy no nie wiem właśnie z kim zawalczymy. Jeśli ukończę dobrze tę historię, to otrzymam po prostu na szyję, prawda? Jakby mi się kiedyś coś stało. Boże, jak się to nazywa? Turban na szyję. Nie wiem, no na szczęście nigdy nie miałem żadnego urazu, żeby coś takiego nosić i mam nadzieję, że nic takiego mnie nie czeka, ale jesteśmy na Raw i czy to będzie The Lock? Ej, ale kurde, fajne światełka. Jakie będę miał wejście? Jakieś fajerwerki, czy... Kurde, tak trochę jak AJ Styles wejście, ale... AJ Styles z domu. Będzie Damien? The WWE Intercontinental Champion Damien! Pięknie to brzmi, czyli już nie jestem The Lockiem. Oczywiście tutaj ten łańcuch nawiązuje do tego, ale zakładam, że będę mógł sobie to już zmienić w ustawieniach. No jeśli chodzi o mój moveset, właśnie o strój. Właściwie nie wiem, czy będę porzucał tego całego The Locka, bo na razie możemy się tego trzymać. Jak odblokuję ciekawsze rzeczy, czy w ogóle jakoś postać się rozwinie, to zobaczymy. Ale tak, moveset, jak i całe wejście dopracuję po prostu już poza odcinkiem i efekty wam tego pokażę w kolejnym filmie. A więc zobaczmy, kto będzie moim przeciwnikiem. Co to będzie za niespodzianka? Jaki film są kusłyszy... Dobra, oczywiście kojarzę, spokojnie. No i to członek The Brawling Brutes, który wchodzi tutaj z samym Zaynem. Nie spodziewałem się, że to właśnie on będzie moim przeciwnikiem. Oczywiście kojarzę go, żeby nie było kojarzę, bo naprawdę, no jeśli chodzi w ogóle o ostatnie miesiące, to jestem na bieżąco z WWE i po tym, jak to Triple H przyjął kontrolę nad działem kreatywnym, to po prostu przyjemniej się to ogląda. Oczywiście nie oglądam wszystkich gal w pełni, ale... Jest okej, wiem co się dzieje, że tak powiem i od czego zaczniemy. Sunset Flip Powerbomb, super. Jeśli chodzi o oglądanie gal WWE, to okej. No ile takie typu WrestleMania, czy jakieś Elimination Chamber na żywo, to jest super. Takie nachnęje nie zapomnę, jak naprawdę, no byłem w Stanach i... No stwierdziłem, że obejrzę sobie Raw pewnego wieczoru i to była rzeź. Nie chodzi o to, że to trwa 3 godziny, ale chodzi o to, że tam co chwilę były reklamy i... No, naprawdę ciężko się to oglądało, dlatego dobrze, że można sobie to obejrzeć po nagraniu, w całości, na luzie. No i tak, moim celem jest teraz po prostu wywołanie obrażeń Ridge'owi Hollandowi i sprawdźmy, czy ja mam te springboardy. Aha, on już ucieka, no to nadal możemy to sprawdzić. Rozbieg i... Kurde, nie mogę wyskoczyć, ale może tak mogę wyskoczyć. No, szalejemy na samym początku i jest, piękna Hurricane Rana. No, gram na razie na hardzie, bo ten Legend to potrafi być czasami nużący, a też tak jestem w stanie kontrolować ten pojedynek. Jeśli na przykład będę chciał, żeby on trochę mnie poobijał, to zaraz mnie oczywiście poobija. Dobra, wróćmy do ringu, mam nadzieję, że sami tutaj za bardzo przeszkadzać nie będę. Nie będzie, ale serio mi się to podoba. A co to za miziemizi? No, przecież ja nic nie chciałem zrobić, halo, ogarnijmy się. Bardzo mi się podoba, że od razu rozpoczynamy z taką historią. Serio. I mam nadzieję, że cała ta kariera będzie miała ręce i nogi, bo tego brakowało. No pamiętam, jak znalazłem po kilku miesiącach Money in the Bank. Trochę za długo to trwało, ale teraz chciałbym, by trochę... No inaczej, żeby była ta możliwość wyboru, ale żeby był jakiś główny motyw. No zaczynamy super, bo jestem mistrzem interkontynentalnym i zobaczmy, czy Ridge Holland odkopie. Odkopał od razu. Jeśli chodzi o długość odcinków, bo też niektórzy mogą się zastanawiać, nawet jak pewnie wrzucę, ten będzie trwał 20 minut, niektórzy będą pisali, że za mało. No będę starał się, by każdy odcinek trwał co najmniej te 20 minut i uważam, że takie dwa odcinki tygodniowo, 20-minutowe co najmniej będą super i...
to nie jest obietnica taka rzucona na wiatr, tylko... To jest taki mój cel po prostu, żeby się dobrze bawić przy tej grze, może nawet tkniemy jakieś My Faction czy coś, nigdy się w to nie bawiłem, ale chcę, żeby troszeczkę ten kanał odżył i teraz fantastyczny shoulder block, zobaczmy czy... No kickout na luzie, dopiero pewnie w trudniejszym pojedynku będę mógł przetestować to na jakimś wyższym poziomie, zobaczmy jaki mam jeszcze do... No przepraszam, że znów robię ten sam ruch, Sunset Flip Powerbomb połączony z pinem, ale... Jeszcze to nie jest koniec. Dobra, zróbmy jakąś serię zwykłych uderzeń, żeby po prostu go coś bo... A! Skontrował. Dobra, to ja też chciałbym skontrować. Chyba, że nie będę miał... Może... Ojej! Kurde! Słaby mam ten timing, trzeba nad tym popracować. I Alabama Slam, co może sprawić, że... A! Ej, fajnie, dobra, bo mam ten posun pin. Tego mi brakowało rok temu, choć może też teraz będzie można to trochę częściej robić, że tak z zaskoczenia... Można przypiąć i Codebreaker! Oj, Chris Jericho by tego nie docenił. Moim celem jest teraz przypięcie go. To może odbicie od lin. Zobaczmy, czy coś fajnego można zrobić. Ej, ale wyobraźcie sobie takie przejście do Styles Clash. To byłoby super, ale jest to powerbomb, który no, wyrządził mi troszeczkę obrażeń. Muszę uważać, by nie wtopić, bo ogarniam sterowanie. Naprawdę, no nic się nie zmieniło w porównaniu. Ale mam dobrego przeciwnika i lecimy ze springboardem. Dawaj, Damian, dawaj! Czy to będzie? Hurricane Rana, ale niestety gra mi nie pozwoliła przypiąć i... Teraz możemy to zrobić! Raz! Dwa! No nie, no naprawdę? Łańcuchem sami? Troszeczkę żałosny. Ja komentatorów wyciszyłem, więc jak coś... Ja po prostu jestem komentatorem. Będę wam mówił to, co oni by potencjalnie mówili. No tutaj sami wyrzuca Ridge'a z ringu, no i niestety okłada mnie teraz łańcuchem. Uważam, że... No, znaczy inaczej, wydaje mi się, że jak będą jakieś cutscenki, to nadal będzie głos takiego samego, ale komentatorzy są tutaj kompletnie niepotrzebni, bo też sami widzicie, co się dzieje i ja też sam o tym mówię. No sami trochę nas oszukał, prawda? Pokazując, że jest kontuzjowany, no też co mogło mu się zdarzyć. On się po prostu przewrócił w sejfie. Nie moja wina, że jest fightłapą i... Aha, okej, czyli... Czas na payback taki po prostu. No Rich tutaj pomógł i to jest overhead belly to belly na... Cholera, na ten stage. Niedobrze. To by... Naprawdę, ja... To tak... Ej, ale nie tak, ja... No sami troszeczkę mu sił brakuje. Może Kevin Owens by się przydał do pomocy. No mi raczej nikt nie pomoże. Pitero raczej nie wbiegnie tutaj znikąd. Pozdrawiam cię standardowo, Piotrek, ale we dwójkę... Nie, no zamknijcie mnie w tym, ale nie na mnie... O! Gabriel! Dziękuję ci, Gabe, że tu jesteś i... No oczywiście chair shotu w głowę nie można, to wyrządza duże obrażenia. Dziękuję, znów dają mi jakiegoś jobbera jako kolegę, ale okej, skoro ja przychodzę znikąd, fani mnie nie znają, to oczywiście wiadomo, że tutaj Gabriela też ich nie zna. Ja tak za bardzo nie wiem, czy mu podziękuję za tę pomoc, czy też nie, ale ciekawe, czy doprowadzi to po prostu do jeden na jeden z samym Zaynem, czy może tutaj jakiś tag team, prawda? No ja chciałbym rozwiązać to sam, ale rozumiem, że na początku musi być ktoś, kto troszeczkę mnie... za tę rękę poprowadzi. Okej. Okay. Rozkręca się to dobrze, jest rywalizacja z samym Zaynem. Uważam, że jak na początek Sami jest idealną osobą na mojego rywala i co mogę powiedzieć? Jeszcze zobaczmy, co tutaj jest na Twitterze. Jak się czujesz, Damian, gdy życie ci miga przed oczami? Na pewno nie jest to dobre uczucie, w szczególności, gdy twoje życie jest tak żałosne, nic nieznaczące, w przeciwieństwie do mnie. A ja odpowiadam, dobrze, że się lepiej czujesz, Sami, jednak ty i twój... Jezu, nie wiem. Nie wiem, jak Gun przetłumaczy, że taki... Chodzi o Ridge'a, prawda? No, popełnili błąd tak po prostu. Popełnili błąd i będą musieli za to zapłacić. To ma oczywiście sens, jeśli chodzi o social media. O, Hurricane nawet się tutaj pojawił. Spoko. Co mam w DM-ach? Shawn Michaels wcześniej do mnie pisał tutaj... Dobra, spoko. Dobra, na dzisiaj to będzie koniec, ale jako, że trochę muszę rozkręcić kanał, to kolejny odcinek już ten czwartek. Ja bardzo dziękuję wam za oglądanie. Pamiętajcie o tym, by zostawić łapkę w górę, subskrypcję i mam nadzieję, że tutaj ze mną będziecie, bo ja będę. Czasami mnie nie będzie, ale będę was o tym informował. Teraz jednak będę. Na razie, cześć.